10. punkt. Modlić się w tych samych intencjach, z tym samym zadośćuczynieniem i z tą samą miłością, co Jezus. Myślałam o napisanych godzinach męki Pańskiej i o tym, że nie posiadają żadnych odpustów. Tak więc ten, kto je rozważa, nic nie zyskuje. Podczas gdy wiele modlitw wzbogacających jest tak wielką ilością odpustów. Gdy o tym myślałam, mój zawsze ukochany Jezus, pełen czułości, powiedział do mnie: córko moja, dzięki modlitwom odpustowym można coś uzyskać. Natomiast godziny mojej męki, które są moimi własnymi modlitwami, moim zadośćuczynieniem i całą miłością, wyszły z głębin mojego serca. Czy może zapomniałaś, ile razy przyłączałem się do Ciebie, aby wspólnie z Tobą je rozważać i jak przemieniałem bicze w łaski dla całej ziemi? Dlatego moje zadowolenie jest tak wielkie, że zamiast odpustów daję duszy garść miłości, która zawiera nieobliczalne bogactwo o nieskończonej wartości. A z kolei, gdy coś czynione jest z czystej miłości, moja miłość znajduje w tym wytchnienie. I nie jest to bez znaczenia, gdyż stworzenie przynosi ulgę i daje ujście miłości Stworzyciela. Tom 11, 6 września 1913 roku. 11. punkt. Modlić się tak, jak Jezus się modli, modlitwą powszechną w Jego woli. Kiedy się modliłam, mój słodki Jezus poruszył się obok mnie i poczułam, że On także się modlił. Zaczęłam więc Mu się przysłuchiwać. Jezus zaś powiedział do mnie: córko moja, módl się, ale módl się tak, jak ja się modlę, czyli rozpłyń się całkowicie w mojej woli, a znajdziesz w niej Boga i wszystkie stworzenia. Oddasz je Bogu, jak gdyby były jednym tylko stworzeniem, ponieważ wola Boża jest Panią wszystkich. A u stóp boskości złożysz dobre czyny, aby oddać jej cześć, oraz złe czyny, aby za nie zadośćuczynić mocą świętości, potęgi i bezmiaru woli Bożej, przed którą nic nie może umknąć. Takim było życie mojego człowieczeństwa na ziemi. Mimo że moje człowieczeństwo było święte, potrzebowałem woli Bożej, aby dać Ojcu pełne zadośćuczynienie i odkupić ludzkie pokolenia, ponieważ tylko w woli Bożej mogłem znaleźć, jakby stale obecne, wszystkie pokolenia, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, jak również wszystkie ich myśli, słowa, czyny i temu podobne. W tej świętej woli, nie pozwalając umknąć niczemu, przyjmowałem w swoim umyśle wszystkie myśli i przybywałem przed Najwyższy Majestat, aby zadośćuczynić za każdą myśl z osobna. W tej woli schodziłem do umysłu wszystkich stworzeń, aby dać im dobro, które wybłagałem dla ich umysłów. W moich spojrzeniach przyjmowałem oczy wszystkich stworzeń, w moim głosie ich słowa, w moich ruchach ich ruchy, w moich rękach ich czyny, w moich stopach ich kroki, w moim sercu ich uczucia i pragnienia. A gdy je czyniłem jakby swoimi własnymi, moje człowieczeństwo oddawało Ojcu zadośćuczynienie w woli Bożej. Ratowałem więc biedne stworzenia, a boski Ojciec był z tego zadowolony. Nie mógł mnie odrzucić, gdyż On sam był świętą wolą. Czy mógłby odrzucić siebie samego? Oczywiście, że nie.
tym bardziej, że w tych czynach znajdował doskonałą świętość, nieuchwytne i zachwycające piękno, najwyższą miłość, wielkie i wieczne czyny oraz niezwyciężoną moc. Takim było całe życie mojego człowieczeństwa na ziemi, od pierwszej chwili mojego poczęcia aż do ostatniego tchnienia i tak kontynuuję je w niebie i w Przenajświętszym Sakramencie. Otóż, dlaczego także i ty nie mogłabyś tego uczynić? Dlatego, kto mnie kocha i jest zjednoczony ze mną, wszystko jest możliwe. Módl się w mojej woli i przynieś przed Majestat Boży w twoich myślach myśli wszystkich, w twoich oczach spojrzenia wszystkich, w twoich słowach, ruchach, uczuciach i pragnieniach słowa, ruchy, uczucia i pragnienia twoich braci, aby za nich wynagrodzić i wybłagać dla nich światło, łaskę i miłość. W mojej woli znajdziesz się we mnie i we wszystkich. Będziesz żyła moim życiem, będziesz się modliła ze mną, a Bóg Ojciec będzie szczęśliwy i całe niebo powie, kto przywołuje nas z ziemi, kto pragnie zawrzeć w sobie tę świętą wolę, obejmując nas wszystkich razem. Jakże wiele dobra może uzyskać ziemia, kiedy dusza żyjąca w woli Bożej sprowadza niebo na ziemię. Tom 11, 3 maja 1916 roku.